Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Tylko Słowo. Dziś Pan Jezus wzywa nas do nawrócenia. Kochani, te słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie, mnie osobiście napawają trochę lękiem. Tak by się wydawać mogło, że ksiądz, ja czy ksiądz Tomasz, nie potrzebujemy nawrócenia, ale Jezus i was, i nas, kapłanów, wzywa do duchowego wysiłku. Wielki post ma być czasem waszego i naszego nawrócenia. Jednym z problemów w życiu duchowym jest brak potrzeby postępu, potrzeby nawrócenia, zmiany. To znaczy, jeżeli ktoś spocznie na laurach, wystarczy mu to, co jedynie teraz zdobył, a nie chce zbliżać się do Boga, pogłębiać z Nim relacji, to automatycznie następuje regres, stagnacja, cofnięcie się i upadek. Być może, kochani, że największym problemem nas, ludzi XXI wieku, jest nie to, że upadamy, że czasem grzeszymy, ale właśnie może to, że myśmy sobie wmówili, myśmy przyjęli taką zasadę, że u mnie już jest wszystko w porządku, że ja nie potrzebuję zmiany, że Jezus akceptuje mnie takiego, jakim jestem. A właśnie to jest chyba coś, co najbardziej boli Jezusa. Nie widzisz u siebie nic do poprawy. Uważasz siebie, że jesteś już dziełem dokończonym. Więc tak przeżywaj Wielki Post, żeby zobaczyć u siebie to, co jeszcze wymaga poprawy. Wielką sztuką jest to element pokory, jest właśnie takie prowadzenie własnego życia, by nieustannie coś poprawiać, wychodzić stopień wyżej, jeszcze jeden szczebelek na drabinie duchowej, zbliżyć się do Chrystusa. Z jednej strony mamy kotwicę naszych grzechów i to nas zniechęca, po co się więcej modlić. Czasami właśnie te nasze błędy, wady, z których wyjść nie potrafimy, domagają się pogłębionej modlitwy, częstszego bycia w Kościele, jeszcze intensywniejszego przebywania z Bogiem. Warto więc nawrócenie podejmować nie tylko poprzez odcięcie tego balastu, pozbywanie się grzechów, ale im plus, to znaczy zwiększanie zakresu modlitwy, pogłębienie życia wewnętrznego. A tamto także nie powinno się pomijać, tylko ja zachęcam do tego, by intensywniej zbliżać się do Boga. A odrzucanie zła także jest ważne, ale ważniejsze jest zbliżanie się do Boga. I ten obraz, księże Tomaszu, obraz drzewa, które nie wydaje owocu. Być może jesteś drzewem, które od dłuższego czasu nie przynosi spodziewanego owocu. Jezus w Wielkim Poście chce Cię obłożyć takim Bożym nawozem. Będzie Cię obkładał właśnie atmosferą ciszy, atmosferą postu, atmosferą modlitwy. Niech to obłożenie przez Pana Boga tymi duchowymi rzeczami, tą całą otoczką sprawia, że będzie łatwiej o wydawanie prawdziwego owocu. Nawóz mi się niezbyt dobrze kojarzy, bardziej z obornikiem i z czymś takim niepachnącym i niemiłym. Ale przyznajmy, czy łatwo nam się modlić, spędzić 15, pół godziny, godzinę na adoracji, na różańcu, na dodatkowej mszy świętej w tygodniu, na drodze krzyżowej? Czy właśnie nie potraktujemy tego może częstszego spotkania z Bogiem w trakcie Wielkiego Postu jako takiego duchowego nawozu, który nas będzie zasilał? Mimo że wydaje nam się, że czas tracimy, marnujemy, to nieprawda. Właśnie to da Tobie duchowe soki do wzrastu Twoich duchowych liści i owoców. Więc nie tyle może patrz w Wielkim Poście na sąsiada, na kolegę, koleżankę, że on potrzebuje, ona potrzebuje nawrócenia, ale właśnie zauważaj, że Ty, ja potrzebujemy nawrócenia. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże. Is not enough.